Groza, nienawiść i wstręt, jaki budziła w podbitych przez Imperium Rzymskie ludziach pyszność, brutalność i agresja Rzymian, częstokroć prowadziła do buntów i powstań. Jednym z takich zrywów było bez wątpienia powstanie Boudiki, królowej Icenów, która poderwała swój lud oraz inne plemiona brytyjskie przeciwko Rzymianom. Wszystko to działo się za panowania Nerona. Powstanie rozpoczęło się po tym, jak mąż Boudiki ze względu na zaciągnięte długi u Rzymian i kwestie bezpieczeństwa swojego królestwa przepisuje je cesarzowi Neronowi w spadku. Rezultat jest zupełnie odwrotny do oczekiwanego. Otóż jego państwo zostało potraktowane jak podbite, splądrowane, zbezczeszczone, zdeptane. Na domiar złego sama królowa Boudica zostaje wychłostana, a jej córki zgwałcone. Pozbawiono je nie tylko możliwości za mąż pójścia, ale ze względu na brutalność tego czynu prawdopodobnie również możliwości posiadania dzieci. Tak Rzym traktował barbarzyńskie plemiona. Chodziło o to, aby wydziedziczyć rządzące dynastie. Tym razem zamiast strachu, jaki miały wywołać działania Rzymian, wywołały szczególnie u Boudiki chęć zemsty na najeźdźcach. Oczywiście możemy tylko przypuszczać, jakim człowiekiem była królowa Icenów. Źródła rzymskie wkładają w jej usta teksty o charakterze wzniosłym, patetycznym i patriotycznym. Prawdopodobnie cechowała ją niezwykła charyzma, gdyż szybko poderwała do walki plemiona Brytów. Miała też zdolności dowódcze, zdolne przeciwstawić się machinie wojennej cesarstwa. Pierwszy atak nastąpił na miasto warowne Camulodunum. Brytowie wymordowali mieszkańców pochodzenia rzymskiego. Potraktowano ich tak, jak dotąd Rzym traktował ludy sobie podległe. Mordowano kobiety, dzieci, nawet te, które schroniły się w świątyni Klaudiusza. Pożar i zniszczenia były tak duże, że jeszcze 2000 lat później odkryte zostały spore warstwy popiołów. Rzym wysłał przeciwko powstaniu Legion IX. Boudica części swojej armii każe stanąć naprzeciw Rzymianom. Sama dołącza później, atakując z flanki. Rzymianie zostają rozgromieni, a legioniści wycięci w pień. Postawa Boudiki budzi coraz większy strach w rzymskich osadnikach. Jej bezwzględność i okrucieństwo powodują, że Rzym trwoży się, choć sam bezpardonowo stosuje te same metody w całym Imperium. Rzymianie niszczą święty Gaj Brytów w Monę, zabijają wszystkich druidów, mędrców kultury brytyjskiej, świętych wizjonerów, którzy byli nie tylko rodzajem przywódców religijnych i politycznych, ale naukowców Wysp Brytyjskich. Było to świętokradztwo na szeroką skalę. To tak, jakby dziś nagle ktoś wymordował wszystkich przedstawicieli kościoła w Watykanie, łącznie z papieżem. Mimo lęku, jaki wywołał rzymski akt bestialstwa, Boudica utrzymuje sojusz z plemionami i rusza na kolejne miasta warowne – Verulamium i Londinium. Musiała się śpieszyć. Odpowiedzialny za mord druidów Svetonius Paulinus chce otwartej konfrontacji z rebeliantami. Miasta zostały zniszczone, mieszkańcy wymordowani, budynki spalone. Szał Brytów był tak wielki, że nie oszczędzano nikogo. Nienawiść powodowała, że kobietom odcinano piersi i przyszywano do ust, tak by wyglądały, jakby je zjadły. Potem nabijano nieszczęśników na pal. Jak wspomniałem, okrucieństwo to miało swoje podstawy w tym, co spotykało Brytów z rąk Rzymian. Brytowie byli wcześniej traktowani jak niewolnicy. Teraz Paulinius, odcięty od dostaw zaopatrzenia, ponieważ Londinium było ważnym miastem portowym, które zostało zniszczone, musi szybko doprowadzić do otwartej bitwy z ogromną armią Boudiki. Również Brytowie są zdeterminowani doprowadzić do otwartej bitwy, ponieważ w ich obozie brakuje żywności. Boudica zdaje sobie sprawę, że ta bitwa będzie decydująca. Gdy pokonany zostanie Paulinius, Rzymianie zostaną wygnani z wyspy. Boudica dysponuje trzykrotnie większą armią niż rzymski dowódca. Jedyna wyższość legionów to zdyscyplinowanie i organizacja, które sprawdzają się głównie na otwartej przestrzeni.
Dotąd Boudica wykorzystywała leśne ścieżki, lasy i polany, gdzie Rzymianie nie mogli rozwinąć swoich zabójczych manipułów. Obie armie zmierzały ku sobie. Boudica pozwoliła wziąć udział w bitwie swej najstarszej córce, chcącej również zemścić się na rzymskich oprawcach. Trzeba było działać szybko. Boudica chciała uderzyć na Rzymian, wykorzystując przewagę liczebną, otoczyć i uderzyć z wszystkich stron. Paulinus natomiast, zdając sobie sprawę z takiej możliwości, próbuje wciągnąć Brytów w wąski przesmyk, tak by liczebność nie miała znaczenia, a rozstrzygająca była walka jeden na jednego. Tu widział przewagę swoich legionistów. Boudica ruszyła o świcie. Swoją porywającą mową dodała animuszu i brawury Brytom, którzy rozochoceni dotychczasowymi zwycięstwami czuli, że teraz wypełni się ich przeznaczenie. Bitwa rozpoczęła się. Boudica sama ruszyła w rydwanie, z którego miotała włócznie. Rydwany i cenów miały też przymocowane noże do kół. Skuteczna i okrutna broń odcinająca nogi. Pomimo zawziętości i walecznej postawy Brytów, sama Boudica poległa. Paulinus dopiął swego, nie dopuścił do otoczenia swej armii, a tym samym wygrał konfrontację. W samej bitwie zginęło 80 tysięcy Brytów. Odwet cesarstwa był okrutny. Wszyscy, którzy nie chcieli się podporządkować Rzymianom, zostali zagłodzeni na śmierć.